Cześć, witam ponownie na kanale u Adrianny, której właśnie trzasnęło 200 tysięcy wyświetleń na YouTubie i właśnie z tej okazji będziemy nagrywali prestiżowy filmik, w którym ja będę robił jej zakupy za 200 tysięcy groszy, czy za 2000 zł, jak to woli, w prestiżowym sklepie Sephora. Jedziemy! Znajdujemy się właśnie na rynku Nowego Miasta w Warszawie, za moimi plecami jest Teatr Warszawy, a znajdujemy się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ właśnie zakończyłem próbę do spektaklu Miłość Szuka Mieszkania, którą przygotowuję wraz z Teatrem Ekipa, na który Was serdecznie zapraszam, premiera już 14 grudnia. Jak pewnie pamiętacie, ostatnio miałem tylko 200 zł na zakup kosmetyków do pełnego make-upu i... no ciężko było to skompletować. Tym razem mam 2000 zł, ja się teraz zastanawiam, czy ja w ogóle całą tą kwotę wykorzystam. Czy to jest w ogóle możliwe? Sprawdźmy to. I dotarliśmy. Znajdujemy się w prestiżowej Seforze, w prestiżowej Arkadii. Zaraz będziemy robili prestiżowe zakupy, których kierować będę się praktycznie jednym kluczem. Najdroższe. Ale zaczynam się obawiać właściwie już teraz tylko jednego, że mimo tak dużego budżetu, ja mogę zapomnieć o jakimś kluczowym kosmetyku. Czy Ada wychowała mnie na eksperta od damskich kosmetyków? Zobaczmy. Słuchajcie, okazało się, że ta perfumeria jest ogromna i ja bym musiał tutaj chyba tydzień spędzić, żeby znaleźć te najdroższe kosmetyki. Dlatego postanowiłem, że pójdę na łatwiznę i poproszę tutaj Kasię o pomoc, która będzie mi pomagała w znajdowaniu rzeczy, gdzie jest szminka, gdzie jest puder, gdzie są inne takie rzeczy. Słuchaj, sytuacja jest taka, że mamy budżet 2000 zł na kupienie kosmetyków do pełnego make-upu i będę cię prosił, żebyś mi mówiła, gdzie są te najdroższe, tylko nie zdradzaj mi o kosmetykach, o których mogę zapomnieć do pełnego make-upu, okej? Okay? Okej, jedziemy, zaczynamy od bazy. Słuchajcie, jak ja się na tym nie znam. Jak powiedziałem Kasi 2000 zł, ona powiedziała, chodź, zapraszam cię na półkę z promocjami. Także jesteśmy teraz na półce z promocjami, z bestsellerami i wybieram prestiżowy podkład. Ten? The Lauder WR, ale chyba to musi być jaśniejszy kolor, prawda? A, nie, tak, oczywiście, tak, bo dla Adrianny. Dobra, zaraz myślę, że ten mógłby być, chociaż może ciut. Albo ten, bo to jest taki dosyć popularny kolor, on jest tutaj. Jeden, a nie jeden. Super. Chociaż... nie? Może ten jednak jaśniejszy. Ada ma bardzo jasną karnację. No Ada, pierwsze zakupy, 132 zł. A warto wspomnieć o tej promocji Black Friday. Kasia, może opowiedz coś o tym. No, mamy taki Black Weekend, można powiedzieć. I mamy przecenione takie najbardziej bestsellerowe produkty. Z każdej jakby dziedziny, z pielęgnacji, z makijażu, z zapachów, one są przecenione o 30%. Więc takie promocje się raczej nie zdarzają, więc to jest coś wyjątkowego. I mamy te promocje, one obowiązują do niedzieli włącznie. No dobra, to teraz baza jest. To była baza? Nie, to był podkład. Baza. A jeszcze baza. Jedziemy z bazą. To tutaj znajdziemy? A jakiego efektu pan oczekuje? Cięcie. Doszliśmy teraz do miejsca, gdzie zakupimy bazę. Oczywiście ulubiona baza Ady to jest Fenty Beauty. I mamy hajsik. Ta baza kosztuje 130 zł, więc mamy jeszcze dużo budżetu do wykorzystania. Dotarliśmy do stoiska z pudrami. Puder bardzo ważna rzecz. I ja wybrałem taki za 150 zł. Becca. Jedziemy dalej. Teraz będzie korektor. Mm-hmm. Korektor. To może Too Faced, najnowszy. Może być, jedziemy. Ważne, żeby był drogi. No dobrze, to doszliśmy teraz do korektorów. Ja myślę, że wybiorę dla Ady taki prestiżowy Snow. On nie jest najjaśniejszy? Nie, to jest jeden z jaśniejszych, ale jest jeszcze jaśniejszy. Okej, dobra. Więc mamy kolejny zakup. Myślę, że już przekroczyliśmy 500 zł, no na pewno. Więc mamy jeszcze mnóstwo rzeczy, to teraz przejdziemy do... co tam jeszcze jest na skórę? Rozświetlacz. Tak? Jest coś takiego? Sventy Beauty, jedziemy. Doszliśmy właśnie do półki z rozświetlaczami, tak to się mówi? Tak.
I z mojego krótkiego wywiadu wyszło, że najbardziej prestiżowy będzie ten za 150 zł. O, ten dokładnie, znowu Fenty Beauty, ulubiony Adrianny. Więc już mamy prawie twarz za sobą, cienie do konturów. Contour powder, coś takiego, ok? Tak. To jedziemy, prestiżowo. Contour powder, który to będzie? Ten. I ten jest za 109 zł. Tak, jest w promocji. Nie ma droższego? Słuchajcie, mój kalkulator mi pokazuje, że wykorzystaliśmy już 700 zł, więc mamy jeszcze kupę siana. Teraz będziemy ten contour powder, czy coś takiego. Koleżanka mi podpowiedziała, że to może być bronzer. Więc jedziemy prestiżowy bronzer, Hoola Light. To myślę, że będzie dobry dla Adrianny. I to jest ile? 169 zł. 169 zł. Jedziemy. Kolejna rzecz, bronzer, chyba twarz już skończyliśmy. Róż. Róż. Może z Narsa. Może być bezcelerowe na tym. Ważne, żeby było prestiżowo. Ok, słuchajcie, doszliśmy do różów. Taki prestiżowy wybrałem dla Adrianny, ale myślę, że każda kobieta powinna mieć chociaż jeden orgazm. Także z tym różem chyba kończymy już skórę. Teraz byśmy przeszli do oczu. Paleta cieni. Połowa roboty za nami, przynajmniej wedle mojego kalkulatora, ponieważ właśnie przekroczyliśmy 1000 zł. Natomiast teraz będzie paleta cieni. Oczywiście wracam znowu do Fenty Beauty. Mi się podoba ta z wizerunkiem Rihanny. Myślę, że jest dosyć prestiżowa. Czy powiedz mi, czy to jest fajna, prestiżowa paleta cieni? By Rihanna. 200. Samo w sobie już sam napis. 230 zł. Dalej, muszę się zastanowić, bo już mi się powoli kończy wachlarz mojej wiedzy odnośnie damskich kosmetyków. Po palecie cieni kreska, jakaś eyeliner, coś takiego by się przydał, no, tak? Najpopularniejsze z kadrą eyeliner. Tak, to idziemy w takim razie, weźmiemy taki. Okej, okay, moi drodzy, eyeliner. Biorę po prostu ten, 85 zł, to jest jakaś linia, nie wiem dokładnie, czy to jest pod oko, czy nad oko, ale linię sobie tym na oku zrobi. Tak. Bardzo dobrze, ciach, tuż do rzęs. Jedziemy. Ok, jesteśmy teraz przy stoisku z tuszami do rzęs, więc ja już pójdę dalej tym tropem, skoro mamy róż orgazm, to tuż do rzęs będzie Better Than Sex. Proszę bardzo, 115 zł. To mamy z głowy, tuż do rzęs, do brwi teraz coś. Co Anastazji, do Beverly Hills, takie popularne produkty. Jedziemy, Anastazja. No dobrze, to teraz coś do brwi, więc ja proponuję Anastazja, którą Ada niedawno poznała, odbierając nagrody. I to mamy za 120 zł, więc zostaje nam do wykorzystania jeszcze jakieś 300. A co mamy jeszcze do kupienia, nie podpowiadaj mi. No oczywiście, przecież coś do ust. A tu nawet możemy zostać na miejscu, mamy ładny zestaw. Popatrz, Ada, tu jest twoja przyjaciółka Anastazja i to właśnie od niej dostaniesz zestaw prestiżowych pomadek. Oczywiście jest tutaj zestaw biało-czerwonych z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam nadzieję, że sobie pomalujesz usta na biało-czerwono i zachowasz się jak prawdziwy Polak patriota. Więc pomadki mamy za sobą i zostaje nam jeszcze 330 zł do zagospodarowania. Co tam jeszcze jest do kupienia? Na pewno... O, brokat jakiś. Możemy? Tak, mamy nawet z Anastazji coś takiego. Złoty brokat. Jeszcze złoty, czyli prestiżowy. Jednak zmieniłem zdanie. Adzie się bardziej przyda taki brokat w kolorze... Co to jest za kolor? I holograficzny. Tak, bo jakby prestiżowe złoto, ale diamenty są jeszcze bardziej prestiżowe, mi się to kojarzy z diamentami. I już chyba kończymy, ale przypomniałem sobie, że sztuczne rzęsy jeszcze by się przydały. Możemy Huda iść? Beauty. Huda Beauty. Idziemy na sztuczne rzęsy. Okej, doszliśmy właśnie do sztucznych rzęs. Jest tutaj ich wiele. Ja rozróżniam tylko te cuferki, które są pod nimi, więc bierzemy te najdroższe za 100. Fominkjade numer 13. I tak, zostało nam jeszcze 150 zł do zagospodarowania. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby kupić to, czym się Ada psika na sam koniec. Ten fixer do makijażu. Utrwalacz, whatever. Utrwalacz. Jedziemy. I spray utrwalający makijaż,
widzę, wygląda bardzo fajnie, kosztuje 159 zł, dlatego go bierzemy i w takim razie w tym momencie oficjalnie przekroczyliśmy 2000 zł, mój kalkulator pokazuje mi 2016, ale podobno jeszcze mogą być jakieś promocje przy kasie, dlatego idziemy z tym do kasy. Ada, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Słuchajcie, okazuje się, że jednak nie umiem liczyć, ponieważ zakupy, które tutaj zrobiłem, są warte 2069 zł. Ale co się okazało? Z kartą klubowicza Sephory plus promocje z Black Friday sprawiają, że te zakupy tak naprawdę teraz kosztują 1796 zł, czyli 270 zł rabatu. Ada, nie wiem, czy to się liczy, ale ja już na dalsze zakupy nie idę, więc jeszcze raz gratuluję z okazji 200 tysięcy subskrybentów i mam nadzieję, że sobie z tymi kosmetykami zrobisz jakiś ładny make-up. Cześć kochani, tak jak widzicie jestem bez makijażu, a to dlatego, że zaraz dorwę się do torby, którą przygotował dla mnie Sławek. Tak jak wiecie, jakiś czas temu nagraliśmy filmik, gdzie Sławek zrobił mi zakupy za 200 zł, teraz jest to 2000, więc jakieś... ...10 razy więcej. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie, to koniecznie ze mną zostańcie. I przeglądając teraz to, co mam tutaj w tej torbie, zauważyłam, że Sławek tym razem kupił mi bazę pod makijaż. Brawo Sławek, nauczyłeś się wreszcie czegoś ode mnie. Także zaaplikujemy najpierw moją ulubioną zresztą bazę, Fenty Beauty. A on pewnie wie o tej bazie z filmiku o dubbingu. Tak jest, to jest ten podkład, który nie daje koloru. Także co, bierzemy się za eksperymenty. Kolejną rzeczą, jaką znalazłam w tej torbie, to oczywiście podkład i Sławek zdecydował się, że kupi mi Estée Lauder Double Wear w kolorze 1N0. To jest kolor bardzo jasny, podejrzewam, bo ja najjaśniejszy, jaki miałam, to 1N1, także mam nadzieję, że będzie jasny i że będzie miał Wasze ulubione różowe tony. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. O tak, to jest kolor idealny teraz dla mnie na zimę. Sławkowi udało się dobrać odpowiedni kolor, bo akurat teraz nie mam żadnego samoopalacza. Więc tak jak widzicie, na zimę dla jasnych karnacji ten podkład fajnie się sprawdzi. Ja generalnie bardzo lubię Estée Lauder Double Wear, dlatego że daje dosyć mocne krycie, ale przede wszystkim długo się utrzymuje. Na twarz nałożyłam jedną cienką warstwę podkładu i jeszcze widzę, że przebijają mi jakieś zaczerwienienia, ale od tego jest korektor. Mam nadzieję, że znajdę tutaj jakiś korektor. Czy to jest... O! Sławek kupił mi Born This Way, czyli ten chyba najnowszy Super Coverage korektor w kolorze Snow. Nie wiem, czy to najjaśniejszy. Zobaczcie, jak on wygląda. On jest wielkości podkładu niemalże. I mamy tutaj 15 ml, czyli całkiem sporo. Także co? Nałożymy go teraz, zobaczymy, jakie ma krycie. Chociaż wydaje mi się, że on jest bardziej żółty i ciemniejszy od podkładu. Także... módlcie się o mnie. Okej, nie będzie tak źle. Jeśli chodzi o krycie tego korektora, to mam wrażenie, że Huda Beauty ma większe. Ten jest trochę bardziej rzadki, więc w 100% raczej mi tych zasinień przy jednej warstwie nie przykryje. Będę musiała odrobinkę dołożyć tutaj w tych strategicznych miejscach. I jest dosyć żółty. Podkład i korektor nałożone i muszę przyznać, że póki co wygląda to bardzo ładnie. Cieszę się, że Sławek wybrał mi Estée Lauder, dlatego że jestem pewna tego podkładu i wiem, że makijaż długo mi się utrzyma, a że dzisiaj wieczorem wychodzę właśnie ze Sławkiem, no to dodatkowy plus, bo będę wiedziała, że ten makijaż faktycznie będzie ze mną tyle, ile będę chciała. I teraz przypudrujemy to, co już mam na twarzy. I mam tutaj puder Becca Soft Light Blurring Powder i nic nigdy oprócz rozświetlaczy z Becky nie miałam, także jestem ciekawa, jak sprawdzi się ten puder. Ma dosyć ciemny kolor, mam nadzieję, że jest transparentny i że nie przeciemni mi podkładu. Zrobię najpierw próbę na boku twarzy. No, jest dosyć ciemny, kurczę. Będę musiała wziąć pędzel i chyba utrwalić makijaż delikatnie pędzlem. Jeżeli to mi nie pomoże, to nie wiem, co zrobię. Dobra, moi drodzy, nakładam ten puder pędzlem, ale od razu mówię, że trochę oszukuję z racji tego, że dzisiaj wieczorem wychodzę i nie chcę, żeby moja twarz była pomarańczowa, a ten puder z Becky w kolorze Golden Hour jest dla mnie zdecydowanie zbyt ciepły i ciemny. To wymieszałam go z odrobiną pudru z Huda Beauty, który jest całkowicie transparentny i dzięki temu wyrówna mi się ten kolor i nie będzie aż tak ciemno. Wybaczcie mi, ale dzisiaj wychodzę i nie chcę wyglądać jak pomarańcza.
Dobra, moi drodzy, tak jak widzicie, mimo wszystko jestem przyciemniona odrobinę przez ten puder, no ale już nic na to nie poradzę. Przechodzimy do bronzera i tak przed chwilą grzebałam w tej torbie i myślałam, że on nie kupił mi żadnego bronzera, ale na samym dnie była Hoola Light. Nigdy nie miałam ani tej podstawowej, ani tej jaśniejszej, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Jak ona ładnie pachnie. Ale też jest bardzo, bardzo ciepła. Może jest dla mnie w tym momencie trochę za ciepła, ale ma mimo wszystko bardzo ładny kolor, bardziej do ocieplania karnacji dla mnie w tym momencie niż do konturowania, ale pięknie się rozciera, mimo tego, że ma jasny kolor, to jest widoczna, nie trzeba jej budować przez 5 lat, żeby było cokolwiek widać. Dalej mamy róż, moi drodzy, i jest to NARS. Czyżby orgazm? Tak, orgazm! Nigdy go nie miałam, nigdy nie miałam nic z NARS-a. To jest róż, o którym słyszałam same dobre rzeczy od kilku lat, zawsze chciałam go mieć, ale nigdy nie miałam okazji go kupić. No, taka brzoskwinka lekka, z drobinkami złota, ale bardzo subtelnymi. Jest to lekko rozświetlający róż, ale też bez przesady. Daje bardzo ładny, świeży efekt nawet na jasnej karnacji. Piękny. Na pewno go sobie zostawię. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję, Sławku. Dziękuję. Maszyna losująca dalej działa. I mamy rozświetlacz Fenty Beauty Kilowatt. Mam nadzieję, że nie ten złoty. Freestyle Highlighter Duo. O, duo. Nie, nie złoty. To będzie chyba coś beżowego. Na szczęście. Bo złoty już mam. O, tak. I to jest ta złoto-beżowa wersja, której w sumie chciałam spróbować. Chciałam spróbować jeszcze tej chłodniejszej, jaśniejszej, ale zobaczymy, jak wygląda to złotko. Najpierw zajmę się tym subtelniejszym rozświetlaczem. Jest bardzo delikatny. Taki efekt na co dzień. Albo dla osób, które jednak preferują mat w makijażu. I teraz przejdę do tego intensywniejszego koloru. O, i to już jest moc. Może też bez przesady, ale bardzo, bardzo, bardzo ładnie odbija. Dobra, moi drodzy, zbliżam Was do siebie i przechodzimy do makijażu oczu. Najpierw brwi i jeśli chodzi o brwi, to mam tutaj Brow Powder Duo od Anastazji w kolorze Taupe. I to jest, zdaje się, jedyna rzecz do brwi, jaką zakupił mi Sławek, także mam nadzieję, że uda mi się wyrysować tym brwi. Okej, moi drodzy, brwi skończone. Tak jak widzicie, mam na nich tylko cień. Delikatnie wyczyściłam przestrzeń pod łukiem brwiowym korektorem, żeby były bardziej wyraźne. Nie mam na sobie żadnego żelu, więc teraz możemy już przejść do cieniowania powiek. Na powiekach mam teraz tylko korektor z Too Faced i nie mam żadnej bazy, bo Sławek mi nie kupił. A jeśli chodzi o paletkę, której będę dzisiaj używać, to zauważyłam, że Sławek kupił mi paletę z Fenty, której nie mam, o dziwo. Przyznam szczerze, że ona nie była dla mnie jakoś wybitnie atrakcyjna. Może dlatego, że kolor opakowania nie pasuje mi do końca do kolorów cieni, jakie są w tej palecie, ale jestem ciekawa jakości, bo kiedyś miałam okazję macać te metaliczne i zapowiadały się całkiem ciekawie. No i niestety w tej palecie nie znajdziemy matowego beżu, więc chyba będę musiała użyć po prostu pudru transparentnego pod łuki brwiowe i przejdziemy do cieniowania. Dobra, moi drodzy, teraz przejdę do tego śliwkowego brązu. To jest właśnie taki fioletowy brąz, którym będę wzmacniać zewnętrzny kącik. Okej, także cieniowanie matami skończone. Użyłam w sumie dwóch cieni z palety Fenty. I teraz przejdę do metalicznych cieni. Mam ochotę wykorzystać, nie wiem, albo ten złoty, albo beżowy. Wykorzystam dzisiaj ten beżowy. I on już tak fajnie, jak te cienie z Anastazji, się nie przykleja. Ale może to i lepiej, daje po prostu delikatniejszy, subtelniejszy efekt. Na środek powieki nałożę jeszcze to zielonkawe złoto. W kąciki nałożę ten najjaśniejszy, iskrzący cień. Ale piękny. To będzie mój ulubiony cień do kącików. Coś pięknego.
Dobra, moi drodzy, cieniowanie skończone, ale zauważyłam, że Sławek kupił mi też brokat z Anastazji, w dodatku w takim niebieskawym, wręcz holograficznym kolorze. I nie wiem, czy go użyć. Nie wiem, czy tutaj skusić delikatnie i nałożyć go na NYX Glitter Primer i przymkniemy na to oko, czy go nie nakładać, bo jednak ma takie niebieskawe, kolorowe tony i może mi zepsuć efekt, jaki mam teraz dzięki tej palecie na oczach. Może to zrobię, słuchajcie, ale w bardzo niewielkiej ilości. No, ten brokat nie zgrywa się tutaj za specjalnie z tą zielenią, dlatego dołożyłam jeszcze więcej tej zieleni, żeby połączyć brokat z cieniem metalicznym i teraz wygląda to lepiej. Teraz przechodzę do eyelinera i Sławek wybrał mi eyeliner z Kat Von D, którego, tak jak wiecie, nie lubię za specjalnie, ale zobaczymy. Ja miałam tylko jeden egzemplarz tego eyelinera, więc może był po prostu felerny. Dobra, moi drodzy, kreski gotowe. W zewnętrznych kącikach delikatnie porozcierałam je najciemniejszym cieniem z Fenty, czyli właśnie tym śliwkowym. Teraz przejdę już do tuszowania rzęs i z tego, co widzę, Sławek wybrał mi Too Faced Better Than Sex Mascara. Czyli jeżeli oglądacie mój kanał dłużej, to wiecie, że nie lubiłam tej maskary zbyt mocno, dlatego że mi się osypywała i delikatnie odbijała pod łukiem brwiowym, ale mimo wszystko muszę przyznać, że miałam z tą maskarą styczność od tamtego czasu jeszcze dwa razy. Miałam dwie miniaturki. No i niestety, albo niestety, daje ona najładniejszy efekt na moich rzęsach ze wszystkich maskar, jakie kiedykolwiek testowałam. No ale ma też swoje wady, właśnie takie, że się trochę osypuje i odbija na górnej powiece. Mimo wszystko przejdę do tuszowania. To jest ta wersja podstawowa, nie wodoodporna. Wodoodpornej nigdy nie miałam, może jest lepsza, dajcie mi znać. I tak prezentują się wytuszowane rzęsy maskarą Better Than Sex z Too Faced. Wprawdzie Sławek wziął mi jeszcze rzęsy z Hudy, Jade, tak się nazywają, ale nie wziął mi kleju, także nie będę miała ich na co przykleić. Także dzisiaj sztuczne rzęsy odpuszczamy, teraz Was oddalę i przejdziemy do makijażu ust. I jeśli chodzi o usta, to Sławek wybrał mi taki set z Anastazji. Jeszcze nigdy nie miałam styczności z pomadkami z Anastazji, także jestem trochę podekscytowana. Wprawdzie te trzy pomadki są metaliczne i chyba pójdę w czerwień, jak zwykle. A tak na serio, po prostu ten najjaśniejszy, myślę, że będzie zbyt jasny, musiałabym go nałożyć na inną pomadkę, a ten złoty nie bardzo mi tutaj dzisiaj pasuje, także pozostanę przy czerwieni i zaraz ją sobie zaaplikuję. Dobra, moi drodzy, także tak prezentują się usta pomalowane pomadką z Anastazji w kolorze Phantom. No, jest to dosyć świątecznie, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o pigmentację, to jestem na tak. Jeśli chodzi o formułę, to też bardzo przyjemnie mi się ją nakładało. Nie jest póki co ani zbyt sucha, ani zbyt mokra, ani zbyt gumowa, także na razie jest idealnie. Także teraz mogę już spokojnie przejść do ostatniego elementu dzisiejszego filmiku, czyli utrwalenia makijażu, ponieważ Sławek wybrał mi mgiełkę utrwalającą Long Lasting Makeup Setting Spray z Urban Decay. Skąd on wiedział, że to jest moja ulubiona mgiełka? Czy ja jej przypadkiem nie używałam w filmiku z dubbingiem? Bardzo możliwe. Także teraz użyję mojego spraya antyradorowego i podsumujemy sobie dzisiejszy makijaż. Wiecie co? Jeszcze stwierdziłam, że użyję tej białej metalicznej pomadki i wklepię ją na wierzch. Dobra, moi drodzy, makijaż, tak jak widzicie, jest już gotowy, więc teraz mogę zabrać się już za podsumowanie dzisiejszego wyzwania. Muszę przyznać, że tym razem Sławkowi udało się świetnie dobrać mi kosmetyki. Nie wiem dlaczego. Może mu ktoś pomagał tam w Sephorze, a może po prostu zaczął dokładniej oglądać moje filmiki. Wszystko jest możliwe. Najbardziej ze wszystkiego podoba mi się fakt, że Sławkowi udało się dobrać idealny odcień podkładu dla mnie w tej chwili. Całkiem nieźle poradził sobie z doborem korektora. Skusił, jeśli chodzi o puder, ale wybaczam mu to. Fajnie, że wybrał dla mnie bazę pod makijaż, zresztą taką, którą znam i bardzo lubię. Także jeśli chodzi o sam makijaż twarzy, to jestem pewna, że dobrze się utrzyma, bo mniej więcej znam te kosmetyki i wiem, na co je stać. Jeśli chodzi o pozostałe produkty do twarzy, to chyba najbardziej podoba mi się ten róż z Narsa, którego jeszcze nigdy nie miałam wcześniej okazji użyć. Też super jest ten rozświetlacz, bo można stopniować efekt. Ten subtelniejszy będzie fajniejszy na co dzień, ten intensywniejszy na wieczór. Także
to jest fajne i będę go używać na pewno. Jeśli chodzi o bronzer, to jest dla mnie ciutkę za ciepły, ale na pewno też go wykorzystam do ocieplania mojej karnacji, bądź w momencie, kiedy będę mieć na sobie odrobinę samoopalacza, to wtedy będzie zdecydowanie lepiej się zgrywał. Fajna jest też ta paleta z Fenty. Niestety nie miałam dzisiaj okazji jej jakoś bardzo intensywnie przetestować, bo tak jak widzicie, mamy tutaj różne kolory, przeróżne i cieplejsze, i chłodniejsze, i jakieś metaliczne, ale dzisiaj z racji tego, że wychodzę i nie chcę mieć jakiegoś, wiecie, zbyt dramatycznego makijażu na tę okazję, to zrobiłam coś takiego dosyć neutralnego, powiedzmy sobie. Jeśli chodzi o pozostałe produkty do oczu, które wybrał dla mnie Sławek, to na przykład pudry do brwi. Bardzo fajne, mają taką aksamitną konsystencję, fajnie je wypełniają, ale też nie przyklejają się do skóry zbyt mocno, więc można ten efekt budować i nie robią się żadne plamy ani prześwity, więc super. Co do eyelinera i tuszu do rzęs, to wiecie, że znam te produkty. Mascara Better Than Sex na początku nie była przeze mnie zbyt mocno lubiana, a teraz używam jej, bo widzę, że daje bardzo ładny efekt i ciężko mi uzyskać podobny innymi maskarami, mimo tego, że się oczywiście osypuje i delikatnie odbija. A co do tego eyelinera, no nie jestem przekonana. Mam nadzieję, że ten drugi egzemplarz, jak będę go używać częściej, faktycznie lepiej mi się sprawdzi niż poprzedni. Jeśli zaś chodzi o ten spray utrwalający, to Sławek wybrał świetnie. To jest mój absolutnie ulubiony utrwalacz do makijażu, ale chyba go po prostu widział w moich filmach. Pomadki z Anastazji, bardzo fajne póki co. Nie odbijają się na zęby, nie przechodzą, nie rozmazują, także póki co akceptuję. No i tak, moi drodzy, to już by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa.